W piątek, 25 lutego, w kościele parafialnym w Jasienicy została odprawiona msza święta w intencji Ukrainy, pokoju w Europie i na świecie. Udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz okoliczni mieszkańcy. Mszę sprawował proboszcz jasienickiej parafii, ksiądz kanonik Waldemar Szczurowski. Wielu naszych duszy nie da się zwyciężyć zbóg, lecz smutno rozwyciężyć. Głos zabrali burmistrz Polic Władysław Diakun i starosta policki Andrzej Bednarek. Przedstawiciele władz gminy Police i powiatu polickiego zapewnili, że znajdą sposoby na wsparcie Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. Wszyscy radni, organizacje społeczno-szkolne, wszystkich gminy Police, dobra Polskowie, obywatelom, podjęli uchwałę intencyjną, mówiącą o tym, że nie zgadzamy się z tym, co dzieje się na naszym oczach. W powiecie polickim zostało przygotowane 220 miejsc dla rodzin przybyłych z Ukrainy. Pierwsi uchodźcy trafili już do Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. Została także zapewniona pomoc psychologiczna.